z Ewangelii według świętego Jana. Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Te słowa arcykapłana, jak podkreśla ewangelista, są proroctwem. Proroctwem, bo arcykapłan wypowiada najgłębszą myśl paschalną. Wypowiada prawdę o tym, że śmierć Jezusa uratowała cały świat. Że w tej jednej śmierci cała śmierć straciła sens. Cała śmierć straciła swoją siłę. Że ofiara Jezusa Chrystusa była po to, byś ty miał życie. Byśmy mieli życie. Wypowiedzieć takie proroctwo, nie mając tego świadomości, to kolejna łaska, która spotkała arcykapłana. Często wypowiadamy wielkie mądrości, nie wiedząc, że opowiadamy o Chrystusie, że opowiadamy Ewangelię. Bo wszystko, co jest piękne do powiedzenia, wszystko, co jest mądre do powiedzenia, wszystko, co jest dobre do powiedzenia, zawsze ma swoje źródło i swój sens w Ewangelii. Do zobaczenia jutro.